Cześć! A w zasadzie... Ola! Ponieważ w tym tygodniu przemierzyłem cały świat. Od Antigły po Lyon. To jedna z bardziej niebezpiecznych tras. Dawaj z nami, ziom! Dokładnie tego brakuje w naszym świecie. Restauracja na ulicy. U miłej pani. Pyszne, domowe jedzonko. Coś pięknego. Tutaj taki obiadek, 15 kecali, 7,50. Ryż, warzywka. Coś konkretnego, tutaj akurat taki kotlet wegetariański. Salsa. Oj, Piotr, Pintor, Pietrek, nie tak zaczynamy, co się z tobą dzieje. Weź, przyspiesz motorówkę. O, może być. W odcinku 58 programu podróżniczo-obyczajowo-rozrywkowego Gdzie bądź Johnson, wita was Go Dron Co. Z nad jeziora Atitlan w Gwatemali odbędziemy dziś mrożącą krew w żyłach podróż przez terytoria gangów w Salwadorze i Hondurasie do Nikaragui, której strażnicy graniczni lubią konfiskować drony, więc trzymajcie Indianina za nos. A nie, trzymajcie kciuki za nas. Tutaj nad jeziorem taka charakterystyczna struktura skalna, którą miejscowi nazywają Nariz del Indio, czyli nos Indianina. Nie wiem, na ile wyglądam na Indianina, ale to taki charakterystyczny punkt widokowy w miasteczku mojego patrona, San Pedro. Chociaż Majowie w swoich językach mnie nazywają Lu. I tutaj mamy pod kościołem wizerunek świętego Piotra z kurczakiem. Jego wiernym druhem. Element. W sumie, tak jak teraz byliśmy w Antigua, Gwatemali i tutaj nad jeziorem, to widzimy bardzo dużo szkół języka hiszpańskiego i kolegów, wielu kolegów i koleżanek z Europy przyjeżdża tutaj uczyć się hiszpańskiego w Gwatemali, co wydaje mi się fantastyczną sprawą i gdybym miał minus 10 lat, to na pewno na coś takiego spróbowałbym się zdecydować. No bo gdzie lepiej można się nauczyć języka niż w warunkach, powiedzmy, naturalnych. I naprawdę tutaj są fajne możliwości. Można sobie mieszkać z lokalnymi rodzinami, poznać ich zwyczaje, kulturę i jeszcze przy okazji uczyć się regularnie. Także jeszcze no nie wiemy, ile to kosztuje, ale na pewno jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to warto temat zgłębić. Polecamy znajomość języka hiszpańskiego. Chociaż... No wiecie, już zdążyliście zauważyć, jak fantastycznie my sobie radzimy z tym językiem. I jest to znajomość wystarczająca, absolutnie. Jak to było na ostatnim nagraniu? Posible nagrać? Posible nagrać? Albo raz tłumaczyliśmy pani w hotelu, że zostawimy nasze dwa plecaki na dzisiaj. Tylko że Zoni notorycznie myli się mochile, czyli plecak, z mujer, czyli kobietą. I mówi, że nosotros... Oj, dos mujeres grandes aquí. Zostawimy tu dwie wielkie kobiety na dzień i idziemy zwiedzać. No problemo? Jugo de naranja? Quando costa? 5 por vaso, puro jugo. 5 por vaso. Oj, tutaj możemy się przyjrzeć stylówce takiej pani z nad jeziora. Hola, jugo, jugo, por vaso. Soczek na wynos wygląda tak. Nie widzieliśmy tutaj nad jeziorkiem wielu sklepów z zachodnią odzieżą. Właściwie żadnego jeszcze nie widzieliśmy. Ale tutaj przecież nikt ich nie potrzebuje. Jak widzicie, koleżanka za mną, nastolatka, też ubrana tradycyjnie, co bardzo doceniamy, bo tutaj wszyscy dbają o swoją kulturę i tradycję. Cześć, cześć! Cześć! Ziomek odcinka. A dzisiaj mamy nie lada atrakcję. Słuchajcie, w odcinku będzie druga Zosia. Zosia, co powiesz? Jeleń w fontannie. Jeleń w fontannie. Płyniemy. Płyniemy. Byle dalej. Płyniemy byle dalej. A dla wyjaśnienia płyniemy z ekipą. Byle dalej.
więc jeśli macie ochotę zobaczyć co u nich, bo podróżują już od ponad 10 lat, no to zajdźcie, zerknijcie na fanpage'a, byle dalej. Na bloga, byle dalej. Shop. Teraz podróżują też w pakiecie, żeby było jeszcze ciekawiej. We trójkę, tak jak my. I też niesamowity jest sposób, w jaki poruszamy się między wioskami. Jedną opcją jest oczywiście transport drogowy, który jest dość trudny, bo teren jest bardzo górzysty. I alternatywą jest taka łódka, w której siedzimy właśnie w tym momencie, która płynie od wioski do wioski. Nie ma rozkładu. Rusza, kiedy znajdzie się 15 osób chętnych na trasę, tak jak my teraz płyniemy do Panahaciel. What is the word that you know in Polish? I know pasek na dupie. And where are you from? I'm from United States. Dupka. Dupka. Dupki. Dupki pismo, dupa. Kolegi dziadkowie są Polakami. Byli Polakami. I know one nursery rhyme. Kutki dwa, sadem, podem, obydwa. What? Can you remember anything else? Moja droga, ja cię kocham. Kapelusz to tutaj podstawa mody męskiej. Panowie bez kapelusza nie wychodzą z domu. Może dlatego właśnie gdzie bądź też postanowił nie wyróżniać się z tłumu. Nie wiem. Ja jestem Gonzales. 1563 metry nad poziomem morza, jezioro Atitlan na propsie. Polecamy przede wszystkim te mniejsze miejscowości, takie jak San Pedro, Santa Clara. No w Panahaciel fajnie, jeżeli ktoś potrzebuje kupić pamiątki, suweniry, to na to się nadaje. Jaguarciątko pozdrawia. Możecie spotkać się z taką tezą, że Atitlan to najpiękniejsze jezioro świata, a wynika ona z faktu, że w swojej książce opisał je Aldous Huxley. Aldousa Huxleya znamy przede wszystkim z jego futurystycznej wizji świata w książce Nowy Wspaniały Świat. Natomiast w swojej książce podróżniczej, podsumowującej jakąś tam podróż po Amerykach, Atitlan opisał, porównał do jeziora Como, które w jego opinii ociera się o granicę przyzwoitości piękna, z tym, że Atitlan jest do tego otoczone przez trzy wulkany, także jest poziom wyżej. Jedna rzecz okazała się spektakularną porażką. Otóż tutaj wszędzie można kupić pocztówki, co zresztą zrobiliśmy i chcieliśmy wysłać, ale nie da się ich wysłać, bo od półtora roku Gwatemala jest podobno jedynym krajem na świecie, gdzie nie działa poczta. Więc nasze pocztówki gwatemalskie polecą z Nikaragui. I to jest nasz ostatni postój, z którego wysyłamy. Jeżeli chcielibyście zamówić sobie pocztówkę od gdziebądźów, to najwyższy czas. Czas mamy do dnia, zaraz pomyślę, którego i napiszę wam tutaj wyraźnie. Zanim przyjechaliśmy do Gwatemali, w zasadzie nie miałem żadnych skojarzeń z tym krajem. Był dla mnie bardzo egzotyczny i w zasadzie nie wiedziałem, jak sobie go wyobrażać, poza tym, że oczywiście jest bardzo niebezpieczny, jak wszystko w Ameryce Centralnej. Natomiast teraz myślę, że skojarzeniem numer jeden będą wulkany. Tych wulkanów w Gwatemali jest 37, z czego 3 są aktywne. No i w naszym ostatnim vlogu mogliście zobaczyć, jaką aktywność wykazuje największy z nich. Czy ja mam latać pod muzyczkę z Titanica? A nie. To jakiś majański flet. No całe szczęście, ponieważ chciałem w tym miejscu z pełną serdecznością przesłać pozdron dla moich nowych ludzi. Bartka Kleszcza, Kasi Zakrzewskiej i Marcina Kozła. Co to było? Wulkan Fuego! Teraz to mnie zaimponowałeś! A nie, nie dam tak banalnego rymu. Kolego, hehe. O! Wow! Patrzcie na ten efekt z tym słońcem. Yo! Jak w Transformersach. No właśnie, Michaelu Bayu. Ile ja mam czekać na telefon w sprawie roli? A dla mnie największym skojarzeniem z Gwatemalą będą kolory. Bo widzimy ich tu masę i widzimy je wszędzie. Od kobiet, które mają bardzo kolorowe bluzeczki haftowane z takim śmiesznym, szerokim, oczywiście kolorowym pasem i kolorową spódnicą długą do ziemi. Przez panów, którzy tutaj w okolicy jeziora Atitlan chodzą w takich śmiesznych spodniach 3/4, też z różnymi kolorami. Po cmentarze, które
są kolorowe. Ten akurat jest malutki, ale bywają też większe, gdzie kolorów jest jeszcze więcej. No i wygląda to bardzo ciekawie, bardzo interesująco, inaczej niż u nas. Zresztą sami widzicie. No i generalnie wszystkie pamiątki, które możemy sobie przywieźć, jak już widać na przykład po takich oto uchwycikach, są kolorowe. Wyruszyliśmy dzisiaj o 4 nad ranem z Antigły w stronę Nikaragui i długo zastanawialiśmy się, czy kupić bilet na ten autobus, bo uchodzi za niebezpieczną trasę. Natomiast wydaje się, że najgorsze już za nami, bo najgorszy podobno jest przejazd nocą. No i co? Jedziemy dalej, jesteśmy w Salwadorze, a gdzie bądź znowu nawet oka nie może zmrużyć. Zawsze tak mówię, jak podróżujemy. Tutaj bardzo miłe zaskoczenie, bo przyjechał po nas Mercedes Sprinter, nowiutki. W środku tylko łącznie z nami 5 pasażerów, więc mamy dużo miejsca dla siebie. I 2 kierowców. No i pełni obaw wsiedliśmy w środku nocy w ten autobus. Wczoraj spędziliśmy pół dnia analizując nasz bagaż i dystrybuując elektronikę, zastanawiając się, jak będzie najbezpieczniej, jak plecaki będą na górze, to czy może nie będzie za zimno komputerkowi, ale jak będziemy mieli wszystko w środku, a nas napadną, to stracimy wszystko. Co ty wygrałeś? Wygrałem bidon i wygrałem nowego żombola. Żombol z Salwadoru. Mamy co? Widzisz? Grosza nie wydałem, a upolowałem. Niemniej, na razie poszło gładko. Przejechaliśmy Gwatemalę. Na przejściu granicznym nie ponieśliśmy żadnych opłat. To było miłe zaskoczenie. Ani opuszczając Gwatemalę, ani wjeżdżając do Salwadoru. I cała kontrola graniczna trwała dosłownie kilka minut. Bez kolejek. Rachciach i jesteśmy w Salwadorze. Zaskoczenie wynika z tego, że na przykład w Meksyku płaciliśmy po 100 zł za wyjazd. Ale już mam okazję zaobserwować, że tutaj bezpieczeństwo jest jakąś tam kwestią. Na przykład na stacji benzynowej pan z taką wielką giwerą stoi i pilnuje wejścia. No nie wiem, no. My czujemy się na razie dobrze, bo tylko przejeżdżamy przez ten kraj, ale nie wygląda to jakoś bardzo przyjemnie. Aczkolwiek przejeżdżaliśmy też przez bardzo fajne miasteczko. Nazywało się El Tunco. I to jest taka surferska miejscowość. Palemki, ocean pacyficzny i bardzo fajny taki hipsterski klimacik. Także Salwador może też być fajną destynacją wakacyjną, jak się okazuje. Nasze obawy wynikały z tego, że się kurczę, naczytaliśmy internetu jak głupi. I na tej trasie, nie dalej jak pół roku temu, miał miejsce napad rabunkowy na taki autobusik turystyczny, 3 zamaskowanych napastników, przebijane opony, steroryzowany autobus. Ludzie potracili wszystkie kosztowności, kobiety napastowane seksualnie. No, generalnie bardzo, bardzo niefajna sprawa. I niedługo po tym zmieniono rozkład jazdy tych autobusów i nie wyruszają już o 2, tylko o 4, co oznacza, że w te niebezpieczne tereny przy granicy gwatemalsko-salwadorskiej już zajeżdżają nad ranem. I wyjechaliśmy z Salwadoru. Przed nami brama do Hondurasu. Chwilowo jesteśmy na ziemi niczyjej, ale Salwador bardzo miło nas zaskoczył. Nikt nas nie okradł, mieli nie zabił, piwko. Nie porwał. Zjedliśmy bardzo dobrego kurczaka, napiliśmy się. Okazuje się, że walutą Salwadoru jest dolar amerykański, więc łatwo było, jeśli chodzi o rozliczenia. I nie mamy pieniążka z Salwadoru tym samym. Nie będzie na lodówkę. A, vamos. Kolejny most, kolejna ziemia niczyja.
Jesteśmy już 13,5 godzin w trasie i właśnie przejechaliśmy granicę pomiędzy Hondurasem a Nikaragua. Ale jeszcze do Nikaraguy nie wjechaliśmy. Bo to jest właśnie ten postój strachu, bo po pierwsze wiadomo, że będzie długo trwała, ale po drugie troszeczkę się obawiamy o naszego Jonesa, bowiem znamy przypadki konfiskaty. Mamy taki chytry plan, żeby go przeszmuglować. A co z tego będzie, to zobaczymy. Przecież nie zostawimy dziecka. No właśnie. Na pastwę komunistów. O, no dobra. Zobaczymy, trzymajcie kciuki. Zobaczmy, jak nam pójdzie. No i jesteśmy w Nikaragui. W mieście Leon. Godzina 20:41. Czyli jeśli umiem liczyć 16,5 godziny podróży. Umiem liczyć? Tak. Nie. Chyba, ja już nie wiem. Jesteśmy bardzo podekscytowani. I mamy nasze dziecię. Ponieważ wszystko się udało. Udało nam się wszmuglować drona do Nikaragui. A jak? Okazuje się, że po prostu wielkie bagaże trzeba ze sobą zabrać i dać do skanowania. Ale jak małe leżą w busiku, to żaden problem. I to jest jedyna możliwość, żeby wwieźć swojego drona do Nikaragui, przekroczyć granicę lądem. Bo podczas przekraczania jej drogą lotniczą, na lotnisku skanowane są oba bagaże, a my po prostu zostawiliśmy drona w małym plecaku, a mały plecak w samochodzie i wystarczyło. Leon nie należy do najbardziej popularnych miast Nikaragui, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Nam na szczęście było po drodze tu zajrzeć, bo busiki niskobudżetowe jeżdżące pomiędzy krajami Ameryki Centralnej właśnie tutaj dojeżdżają. Z czego bardzo się cieszymy, bo już za chwilę będziemy na pięknej plaży, która jest godzinkę stąd. Teraz zwiedzamy sobie katedrę i jesteśmy właśnie na jej dachu. A pokażemy Wam jeszcze jedną atrakcję tutejszą, czyli volcano boarding. Ale to w piątkowym vlogu. O, jest litchi. A tutaj kupiliśmy sobie litchi 12 sztuk za 60 centów, czyli ile? Za niespełna 3 zł. W tym miejscu polecamy wszystkim zespół Bass Astral X Ego. Generalnie handelek odbywa się na ulicy, wszyscy krzyczą, wystawiają swoje rzeczy, zachęcają, mają głośniki, mikrofony, jest bardzo głośno. Dlatego trochę odeszliśmy, żeby nie było aż tak głośno, ale może słychać. Śmiesznie oglądać te wszystkie świąteczne gadżety w takich okolicznościach pogody. A jeszcze śmiesznie, jak wczoraj nasza przewodniczka, z którą wchodziliśmy na wulkan, powiedziała, że ona nigdy w życiu nie widziała śniegu. I jak jedzie do innej części Nikaragui, gdzie temperatura to 18 stopni Celsjusza, to kupuje sobie kurtkę, czapkę, szalik i rękawiczki. To już koniec odcinka 58 programu Gdzie Bądź. Dziękujemy, że dotrwaliście i dziękujemy też za to, że chcecie spędzać z nami swój wolny czas. Dla nas naprawdę bardzo dużo znaczy. A w związku z tym, że sezon drugi naszego programu również niedługo będzie się kończył, mamy mnóstwo przemyśleń, rozkminek dotyczących tego, jak dalej żyć. Co robić, jak robić. Jak ten potencjał, ten kapitał, który wspólnie tutaj zbudowaliśmy, najlepiej wykorzystać. Bardzo dużo myślimy też o Patronite. Mamy tych pomysłów naprawdę już sporo, ale pomyśleliśmy, że tego nigdy za wiele i chcielibyśmy zadać Wam jedno bardzo ważne pytanie. Co chcielibyście dostać od Gdzie Bądźów? Dajcie znać w komentarzach. Czekamy zawsze. A my się zastanowimy i coś pewnie z tego będzie. Yo, yo!